Cześć, tak jak zapowiadałem, nagrywam materiał dotyczący obecnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz o tych naszych kredytach dwuprocentowych, czyli tej ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Sama ta nazwa dla mnie jest kuriozalna, ale to zostawmy może tu już na boku. To samo jak rządzący się chwalą, że będzie zakaz cedowania umów deweloperskich i tak dalej. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Ja w tej autokorekcie nie doczytałem nic o podmiotach prawnych czy typu spółkach i też kiedy dokładnie ta ustawa wchodzi. Ale dobrze, wiemy tylko jedno, że tam, gdzie państwo się za coś bierze, to wiadomo, że będzie problem i ktoś na tym skorzysta. To samo, jeśli chodzi o te kredyty dwuprocentowe. No, skorzystają na tym przede wszystkim osoby, które siedzą w tej branży, mają pieniądze na zakup nieruchomości, z tego względu, iż osoby, które liczą ten kredyt, to prawdopodobnie i tak kupią tą nieruchomość przewartościowaną. Ja już to widzę na rynku, przecież 7 dni w tygodniu mam styczność z klientami kupującymi, sprzedającymi i co się okazuje, że połowa klientów sprzedających twierdzi, że jeśli nie uzyskało takiej kwoty do końca czerwca, no to od 1 lipca podnoszą, można powiedzieć, cenę tej nieruchomości o załóżmy 20-30 tysięcy. No i okej, może faktycznie ten kupujący się znajdzie, ale też tak może być, że się nie znajdzie i będą musieli jednak zbić swoje oczekiwania, tak jak to miało miejsce w przypadku roku 2022, gdzie nagle ten popyt spadł. I to bardzo widocznie i z powodu po części tej wojny na Ukrainie, jak i można powiedzieć, braku dostępności przez większość osób do kredytów hipotecznych. I trzeba było sprzedawać nieruchomość dużo taniej, bo jednak nie wszyscy mogą pozwolić sobie na to, żeby daną nieruchomość trzymać za zaporową kwotę i czekać na tego klienta, który faktycznie zapłaci te pieniądze, bo to rynek decyduje tak naprawdę, ile dana nieruchomość jest warta. Ja zawsze w swoich filmach to powtarzam i również zapraszam Ciebie do obserwowania mnie na Facebooku, na Instagramie. Tam codziennie prawie dzielę się z informacją z rynku i co faktycznie powinieneś zrobić, jeśli chcesz odnaleźć się w tej pracy. Też przecież udostępniamy materiały szkoleniowe, które moim zdaniem są jedne z lepszych na rynku, bo są w stanie przygotować siebie od A do Z do bycia dobrym agentem nieruchomości, który faktycznie zacznie zarabiać pieniądze. Ale dobrze, wróćmy, można powiedzieć, do tej obecnej sytuacji na rynku nieruchomości. I moim zdaniem już na przełomie 2-3 tygodni, czyli w sumie można powiedzieć od początku kwietnia, rynek zareagował, społeczeństwo wiadomo działa irracjonalnie, schematycznie, bez rozumu i mnóstwo osób zaczęło podnosić ceny ofertowe nieruchomości. Czy faktycznie znajdzie się na to klient? Klient znajdzie się na każdą nieruchomość, tylko przede wszystkim tam musi być czynnik ceny, bądź można powiedzieć, ta nieruchomość musi się wyróżniać poprzez lokalizację, nowsze budownictwo, standard wykończenia, czy jest gotowe do wejścia z wyposażeniem i tak dalej. To są te dwa czynniki, albo nieruchomość jest dobra, albo jest czynnik ceny. I teraz okej. Jeśli chodzi o te kredyty dwuprocentowe, no to właśnie to w głównej mierze one przełożyły się na wzrost tych cen ofertowych. Moim zdaniem te ceny się nie utrzymają, ale też powiedzmy sobie jasno, inflacja wciąż jest na poziomie powyżej 16%, stopy procentowe wciąż są 6,75. Ostatnio Rada Polityki Pieniężnej nic z nich nie zdjęła. Ja mogę tylko dodać, że Narodowy Bank Polski dostał nagrodę za utrzymywanie wartości polskiej złotówki. Dobrze, to tak na boku, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że większość osób tak czy tak będzie musiała się z tym pogodzić, że jednak na ich nieruchomość klient się nie znajdzie w tej cenie i prawdopodobnie będą zmuszeni do obniżki, do obniżenia swoich oczekiwań i to może już nawet nastąpić, nawet i w sierpniu, ale na pewno to nastąpi po wyborach.
Jestem tego pewny. Gdyż dlaczego wspomniałem o tej inflacji? Ta inflacja wciąż zabija nasze zarobki. Coraz trudniej jest zaoszczędzić te pieniądze z naszej wypłaty, a tym bardziej, jeśli ktoś zarabia średnio krajowo, czy nie daj Boże minimalno, no to nie ma co się dziwić, że taka osoba naprawdę musi oszczędzać bardzo dobrze, grubo 5 lat na sam wkład własny. Doliczmy tutaj jeszcze remont tej nieruchomości, no chyba, że zakupisz gotowo do wejścia właśnie od takich osób, które dają wartość na rynku, ci tak zwani fliperzy, handlarze, inwestorzy i tak dalej. No i teraz koszty aktu notarialnego, no i można powiedzieć spłacanie tego kredytu. To też trzeba mniej więcej się zabezpieczyć minimum na rok, 2 lata, żeby mieć na te raty. Broń Boże, nie korkować się na maksa i później można powiedzieć trafiać do tej grupy osób, które są przegranymi. Ich się nazywa luzerami, tak? Loser z angielskiego, ale dobrze. Zmierzajmy dalej. Rynek zapomniał się, a zwłaszcza sprzedający, że tak naprawdę to nie każdy ma możliwość skorzystania z tego kredytu. Jeśli posiadałeś już jakieś mieszkanie, nieruchomość, prócz działki, tak można powiedzieć, to tak czy tak z tego kredytu nie będziesz mógł skorzystać. Następna sprawa, wiadomo, wciąż musisz mieć tam wkład własny i zdolność kredytową. To też jest podstawa. I teraz, ile tak naprawdę, czy będą jakieś ograniczenia w tych kredytach? Jeszcze tego nie wiemy, ale z tego, co właśnie dzisiaj rozmawiałem z Jerzym, no to niby, że w tym roku ma nie być tych ograniczeń, ale w przyszłym już mają być. Przejdźmy sobie dalej. Jeszcze banki nie poinformowały o tym, można powiedzieć, jaka będzie wysokość marży tego kredytu. Następna sprawa, wiadomo, do 45 roku życia. 500 tysięcy bądź dwie osoby, tam 100 bądź 200 tysięcy więcej. Proszę mnie poprawić, bo już można powiedzieć, nie jestem tym biegły, dlatego my też zawsze poradzamy się takich analityków kredytowych, którzy w tym działają. Następna sprawa, może też nie każdy będzie chciał skorzystać z tego względu, że to jest zabezpieczenie. Teraz nie wiadomo, co w przypadku, czy ja będę mógł taką nieruchomość później sprzedać i tak dalej. No jednak te obostrzenia są, ale co jest najważniejsze, że tego typu nieruchomości nie mogą nabywać osoby właśnie na kredyt powyżej 45 roku życia, no ale wciąż przecież trzeba mieć to zdolność kredytową i wkład własny. Okej, tutaj na pewno na korzyść nam działa ten obniżenie rekomendacji KNF z 5 na 2,5%, ale wciąż można powiedzieć, ta zdolność nie jest jakaś wysoka Polaków. To, co ja zauważyłem teraz, to bardzo duże są wkłady własne, czyli załóżmy nieruchomość kosztuje 400 tysięcy, tak jak ostatnio sprzedawałem na Ursusie, no i klientka wkłada 250 tysięcy jako wkład własny tej nieruchomości, ja tylko bierze 150 tysięcy kredytu. Ostatnia sprawa, klient wyłożył prawie 300 tysięcy wkładu, a wziął kredyty tylko 120 tysięcy. Jest dużo tego typu sytuacji, bo też rozmawiam z analitykami i tak dalej. Więc tak to wygląda. Ja bym chciał tutaj przestrzec osoby sprzedające, żeby też się nie sugerowały po części tym, że zaraz taka mania wzrostu tych cen nieruchomości. Proszę wziąć sobie przykład analogiczny 2021. Wiosna, lato, jesień. Przecież to był szał, tak? Ale ja już wiedziałem, że jest coś nie tak, bo jeśli ktoś kupuje nieruchomość za 300 tysięcy, na drugi dzień wystawia to samo nieruchomość za 30-40 tysięcy więcej, no to już wiadomo, że tutaj to jest czas na wstrzymanie i osoby, które siedzą w branży, to dobrze wiedzą, że trzeba to przeczekać, bo tak czy tak osoby z tymi kredytami 2% nie są w stanie wypełnić, można powiedzieć, luki i kupić wszystkich nieruchomości na rynku. To jest nieprawda. To samo jak niektórzy twierdzą, że niedługo stanie deweloperka i tak dalej. Jeśli chodzi o biznes deweloperski, jest on dosyć intratny, można na nim zarobić, przecież też zaczynamy tego typu projekt i wiemy o tym, że są różnego typu obostrzenia, ale wciąż można na tym zarobić, tak? Bo dajemy po prostu wartość dodaną. Jeśli w Twoim produkcie, w Twoim usłudze jest ta wartość dodana, to zawsze na tym zarobisz. Tak jak właśnie w przypadku telefonów, komputerów, zapłacisz każde pieniądze, potrzebujesz tego narzędzia czy też samochodu.
I właśnie nie byłbym do końca tego taki pewien, że zaraz można powiedzieć, ty sprzedajesz za niewiadomo jakie pieniądze swoją nieruchomość, bo chcą kredyt 2%. Dla mnie to jest irracjonalne działanie wszystkich sprzedających. Jeśli chodzi o kupujących, to co zauważyłem, że spora część osób, która posiada pieniądze i chciała właśnie zakupić tą nieruchomość, załóżmy w wakacje na jesieni, podejmują teraz bardzo szybko decyzję. Sam sprzedałem teraz w tym tygodniu trzy nieruchomości. Dlaczego? Dlatego właśnie, że klienci sugerowali się tym, że właśnie nastąpi taki szał na rynku i klienci, właściwie choć zaczną te ceny podnosić z myślą tego, że w lipcu to tak sobie wszystko sprzedadzą. I chcą po prostu na spokojnie teraz zakupić nieruchomość i nie brać w ogóle tym udziału. Więc to już jasno pokazuje, kto zabierze te najatrakcyjniejsze nieruchomości z rynku. Osoby, które zajmują się, można powiedzieć, handlem, inwestowaniem, bądź osoby, które mają teraz kapitał. A te osoby z tymi kredytami 2%, okej, części się uda, ale większość tak tutaj za te nieruchomości przepłaci. Tak to wygląda. Niestety. Jak to się mówi, G zawsze spływa na sam dół. Dobrze. I teraz właśnie ten film po to nagrywam, żebyś też wiedział o tym, że właśnie musisz mieć tego świadomość i Polacy się w ogóle nie nauczyli, że nie można tak pochopnie podejmować decyzji i zawsze musisz widzieć swój cel, swoje korzyści, bo nie każdy będzie mógł sobie później znowu czekać rok czasu ze sprzedażą. Takich klientów to jest 1 na 10, albo jak komuś się udało sprzedać nieruchomość za jakieś tam większe pieniądze, no to ile jest takich klientów? 1 na 10, 1 na 20? Przecież siedzę w tej branży. Większość osób też negocjuje. Ten kupujący też negocjuje cenę, bo on uważa, że jeśli ja płacę w gotówce, czy nawet jestem szybkim klientem, chcę zbić te 10-20 przy nieruchomościach droższych, 50 tysięcy, a jeszcze jak jest nieruchomość do remontu, to wiadomo, że to będzie jeszcze wyższa kwota. Tak to te remonty też nie są tanie. Tak to działa, ale też proszę pamiętać o tym, że jest bardzo dużo nieruchomości w Polsce pospadkowych, przecież my w firmie w większości tego typu nieruchomości obsługujemy i tam klient jest dosyć skłonny do zejścia z cen. To na tyle, jeśli chodzi o te informacje. Moim zdaniem te ceny ofertowe będą podwyższane, nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Po prostu analogiczna sytuacja co do roku 2022 początku, będzie później trzeba po wyborach zaniżać swoje oczekiwania względem cen sprzedaży. Normalne działanie, ktoś, kto będzie potrzebował pieniędzy, to w ogóle od razu to zrobi, tak? Bo my tylko widzimy ceny ofertowe. Ceny sprzedaży, no wiadomo, możemy powiedzieć, że to jest średnia 5-10% poniżej tych cen ofertowych, ale są nieruchomości, które faktycznie tam dochodzi do 50 tysięcy obniżki, 30 tysięcy. To jest dużo dla zwykłego zjadacza chleba, tak samo dla mnie zejście 10-20 tysięcy to jest dużo. A widzę, jak klienci schodzą z nieruchomości czasami i 100 tysięcy. Tak to wygląda. No i właśnie teraz bym chciał jeszcze powiedzieć bardzo ważną kwestię. Dzisiaj to poruszyłem w rolce na Facebooku, w relacji. Właśnie do tego dzisiaj zapraszam do obserwacji. Wpiszę sobie Robert Kozicki i spokojnie mnie znajdziesz, że zauważyłem dosyć często praktykę i to właśnie ostatnio, czyli po prostu wykorzystywanie chciwości ludzkiej. Czyli załóżmy, klient sprzedaje nieruchomość za 450 tysięcy, nie ma swojego klienta, ja mu proponuję współpracę i tak dalej, spotkajmy się, a załóżmy, pojawia się agent, który mu wmawia i wykorzystuje chciwość i naiwność, bo to przecież najlepsza metoda na zarabianie pieniędzy. Od wieków się nic nie zmieniło, czy to jest giełda, czy to kruszce, kryptowaluty, to już w ogóle tam, to już w ogóle jest tylko naiwność i chciwość. I co się okazuje, podnoszą cenę o 30 tysięcy i ja jestem zły. Tylko ja później trafiam tego klienta, tylko teraz mam klientkę i ona mówi, że ona została oszukana, bo nieruchomość była trzymana pół roku, nie było klienta. Ale proszę pani, to pani powiedział za tego cenę. No ten agent.
No to dlaczego pani mu tak już uwierzyła? Było wziąć informację zwrotną od jednego agenta, drugiego agenta, trzeciego agenta. Więc jeśli ty masz umiejętności, masz doświadczenie, jesteś na bieżąco z rynkiem, przekaż tą informację dla klienta i niech on wybierze słuszną drogę, bo później przez działanie tego typu agencji, agentów, które właśnie zawyżają ceny nieruchomości, ten klient, można powiedzieć, to jest niszczenie naszego wizerunku agentów. Co bardzo mnie tutaj boli, z tego względu, że ja bym chciał, żeby nasz zawód był postrzegany za faktycznie potrzebny, niezbędny w rynku, bo nas się w ogóle nie docenia, ani na takiej zasadzie, że jesteśmy takim kołem, piątym kołem u wozu, jesteśmy niepotrzebni, jesteśmy wyzyskiwaczami i tak dalej. Nie, ja mam mnóstwo klientów zadowoleni i bez mojego udziału ta nieruchomość nie byłaby sprzedana. Tak to wygląda. I ja takich klientów oczekuję. A jeśli są klienci, którzy mają jakieś nieracjonalne oczekiwania, no to proszę do was iść do takiej konkurencji, niech wam sprzedają, tylko że później się nie dziwcie, że jesteście stratni nie o tyle, że nie uzyskacie tej kwoty, która została już w umowie wpisana ofertowa, to ba, moglibyście wyciągnąć tą kwotę już teraz, a wy potrzebujecie teraz roku czasu, żeby zbić swoje oczekiwania, czy pół roku, jeśli nie macie parcia na sprzedaż i później tak sprzedacie za kwotę, którą wam mówię. I miałem tak wiele razy i niektórzy klienci później się przychodzili, o panie Robercie, miał pan rację. No tak to niestety wygląda. Ja też mogę powiedzieć, że tutaj zajmujemy się nieruchomościami głównie ogólnodostępnymi dla każdego tutaj przeciętnego Polaka. Nie zajmujemy się nieruchomościami jakimiś tam apartamentami i tak dalej, z tego względu, że nam zależy na obrocie, a nie można powiedzieć na tym, żeby trzymać taką nieruchomość i po prostu, powiem szczerze, inwestować i tego klienta też jest ciężko pozyskać. Co mogę powiedzieć od siebie? Zawsze podejmij odpowiednią decyzję, zastanów się, czy faktycznie to jest dobre dla ciebie czekanie na te kredyty dwuprocentowe, czy faktycznie ten kupujący się znajdzie, bo też pamiętaj o tym, że jest rynek pierwotny i bardzo dużo klientów chce tam nabyć tą nieruchomość. Tak samo miało być zakaz cesji umów deweloperskich, co się okazuje, nie wiadomo kiedy to będzie wejdzie, czy a co jeśli chodzi o podmioty prawne. Więc teraz prawdopodobnie też osoby, które działają na rynku pierwotnym, będą tego nieruchomości rezerwować i później odsprzedawać. No, taki jest, można powiedzieć, taki mamy klimat. Ustawodawca ma to gdzieś, ustawodawca to zrobił, to chciał rząd, a rząd chce głosów, tak, na wybory. I pamiętajmy o tym. Tak samo jeśli chodzi o te unijne dyrektywy, też trochę odejdę od tematu, świadectwo charakterystyki energetycznej. Ja powiem tylko jasno i dosadnie. Mnóstwo osób straszy zwykłych ludzi w internecie, że nie sprzeda swojej nieruchomości. Jest to nieprawda, tak? Notariusz będzie mocno już teraz informował, że jako sprzedający powinieneś takie świadectwo dostarczyć, a kupujący powinien dostać na dzień aktu notarialnego. Ale jeśli te strony się porozumiały, no to już to jest w ich interesie leży, a zwłaszcza sprzedającego, bo jak na chwilę obecną, żadna instytucja nie została powołana do egzekwowania tego typu śmiesznych przepisów z euro kołchozu, bo ja dyplomacji nie uprawiam z tego względu, że nie jestem politykiem i mogę powiedzieć krótko, zwięźle i na temat. Wiadomo, lepiej zabezpieczyć się, bo to wiadomo, jak tutaj w tym kraju wszystko bywa, papierowe państwo, więc później będzie trzeba może za ten papier zapłacić. Taka anegdota drobna. Z mojej strony, właśnie tak jak wspomniałem, tutaj racjonalnie podchodzić, nie działać irracjonalnie, na szybko, że coś będzie, bo to tak naprawdę rynek decyduje, ile coś jest warte. I zawsze trzeba myśleć o swoich korzyściach, czy to jesteś kupującym, czy faktycznie chce teraz kupić, czy chce poczekać. Moim zdaniem teraz, jak ktoś ma już parcie na zakup, powinien teraz to zrobić, a jeśli może sobie poczekać, to może sobie kupić spokojnie pod koniec roku. Tak czy tak te oczekiwania na pewno ulegną zmianie, bo to nie jest tak, że teraz wszyscy się rzucą tego typu kredyty. Mamy wciąż inflację, wkład własny jest wymagany, również można powiedzieć, trzeba mieć zdolność kredytową. To nie jest tak, że zaraz bum sobie rzucimy i się kupimy, wszystkie mieszkania zostaną wykupione. Tak to nie działa. A jedno, co mogę powiedzieć, że bardzo dużo nieruchomości teraz się pojawia z właśnie tych pospadkowych.
Jest ich naprawdę duża ilość i będzie ich jest coraz jeszcze więcej. Z mojej strony dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca. Ja zapraszam Cię na mojego Facebooka. Również zapraszam Ciebie na stronę biznes21wieku.com.pl. Tam, jeśli jesteś ciekawy, jest mnóstwo materiałów, a te artykułów, a zwłaszcza nasz kurs Agent Nieruchomości w Praktyce, gdzie podzieliliśmy się swoim modelem działania i gwarantuję Ci, że po tym kursie zaczniesz zarabiać i jest on warty swoich pieniędzy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci. Trzymaj się. Cześć. Wszystkiego dobrego.